Dzisiaj będziemy mówić na temat emocji. Czy Biblia mówi coś na temat emocji, czy tylko podaje konkretne fakty i nie mówi nic o tym, jak ludzie to przeżywali? Mówi, dokładnie. Biblia podkreśla nieraz, że ten był smutny, ten się bał, prawda? To są właśnie emocje, które człowiek przeżywa. Znalazłam taką mądrą definicję emocji, która mówi, że w psychologicznym ujęciu emocje określa się jako procesy psychiczne, które nadają wrażeniom subiektywną wartość oraz jakość. Mówiąc takim bardzo prostym językiem, emocje sprowadzają się do naszego odczuwania. To są nasze odczucia jak złość, radość, prawda, gniew. Wyodrębniono przeszło 300 takich emocji. Czy te emocje pomagają nam w osiągnięciu celu, czy przeszkadzają? Czasami pomagają, prawda, wyznaczają nawet kierunek. Na przykład moje emocje skierowane są w stosunku do jakiejś osoby, wiem, że tą drogą powinnam iść, prawda? Ale są też emocje, które mogą nas nieco oszukiwać i możemy myśleć, że tak, to jest ta droga, a okazuje się, że kompletnie powinniśmy podążać w innym kierunku. Dzisiaj będziemy mówić na temat właściwie jednej emocji, bo gdybyśmy chcieli ogarnąć wszystkie, myślę, że musielibyśmy całą Biblię dzisiaj przerobić. Dzisiaj chciałabym mówić na temat pokoju. Pokoju w sercu człowieka. Widać, że Pan Bóg uznał, że to jest bardzo ważny temat. Dlaczego? Bo aż 240 tekstów w Piśmie Świętym mówi na temat pokoju. Cóż to takiego ten pokój w sercu? Znalazłam definicję w Wikipedii. Pokój w sercu to równowaga psychiczna, opanowanie, zrównoważenie, brak gniewu czy zdenerwowania. To wszystko zawiera ta definicja pokoju w sercu. Skąd biorą się emocje w człowieku? Myślę, że jako ludzie wierzący, ludzie, którzy studiują Pismo Święte, wierzymy, że Pan Bóg, stwarzając człowieka, wyposażył go również w emocje. Ale były to tylko emocje jakie? Pozytywne. Czy od kiedy zrodziły się złe emocje? Jaka była taka pierwsza zła emocja, która zrodziła się w człowieku? Lęk. Pamiętacie, kiedy zgrzeszył Adam, to co oni robili? Ukryli się przed Panem Bogiem. Do tej pory największą satysfakcją dla nich były właśnie spotkania z Bogiem. To od Niego czerpali ten pokój Boży, jak pisze Ellen White w pierwszym rozdziale Patriarchów i Proroków. To właśnie ze spotkania z Bogiem czerpali ten wewnętrzny pokój. Otwórzmy dzisiaj Księgę Sędziów, 6 rozdział i tam czytajmy od wersetu 23. Księga Sędziów, 6 rozdział i od wersetu 23 i 24 będziemy czytać. Lecz Pan rzekł do niego, pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. I 24. I zbudował tam Gedeon ołtarz Panu i nazwał ten ołtarz Pan jest pokojem. Dziwna nazwa jak na ołtarz, prawda? Ale czy rzeczywiście Gedeon tak od początku uważał tego Boga za swój pokój? I czy wierzył, że ten pokój jest mu tak bardzo potrzebny? Kiedybyśmy czytali poprzedzające wiersze, od początku tego 6 rozdziału dowiadujemy się, że Gedeon młóci zboże. Gdzie się młóci zboże? Gdzie w tamtych czasach młóciło się zboże? Na klepisku, prawda? A Gedeon młóci zboże w bardzo dziwnym miejscu. Młóci to zboże w tłoczni winnej. Nikt by się tego nie spodziewał. Kiedy pojawia się anioł i pozdrawia go Pan z tobą, to Gedeon na takie przyjazne pozdrowienie jak odpowiada?
Za pozwoleniem, jeśli Pan był z nami, to dlaczego nas to wszystko spotkało? Wyobrażacie sobie, ktoś idzie do was i mówi wam dzień dobry, a wy dobry? Jaki to dobry? Jakimi emocjami przepełniony był Gedeon? Czy miał do tego jakieś podstawy, żeby właśnie takie emocje w nim się rodziły? Rzeczywiście sytuacja Izraela w tym czasie była bardzo trudna. Byli najeżdżani przez Midianitów, którzy zabierali im wszystkie plony, owce, którzy dewastowali wszystko, do czego oni doszli. Gedeon miał tego serdecznie dosyć. Przepełniało go żal, rozgoryczenie. Okazywał też tym pewien rodzaj waleczności. Kiedy otrzymał od Pana Boga polecenie, że to ty idź i uwolnij Izraela od Midianitów, Gedeon nagle, ta jego waleczność wycofuje się gdzieś do tyłu i mówi: ja? Przecież ja z najmniejszego pokolenia, a ja jestem jeszcze z tej najmniejszej rodziny. Jak to ja, Panie? Czy nie przypomina nam to czasami naszego zachowania? Idźmy dalej. Gedeon, żeby przyjąć w końcu to zadanie, musiał być pewien tego, że to Bóg wyznaczył mu właśnie tą drogę. I mówi: daj mi jakiś znak. Przyniósł mięso, przyniósł placki, położył na skalę, a anioł za dotknięciem laski podpala tą ofiarę. Ta ofiara zostaje przyjęta i w tym momencie anioł znika. A Bóg mówi do Gedeona: pokój z tobą. Czy w tym momencie to było dla niego najważniejsze? Jak reaguje w tym momencie Gedeon? Pamiętamy to jego rozgoryczenie, żal, prawda, ta jego buńczuczność. Przyradzają się i mówi Biblia, że zbudował tam ołtarz Panu i ten ołtarz nie nazwał: Pan jest zwycięstwem Izraela. No ja bym chyba tak go nazwała. Albo Bóg nas poprowadzi. Nie, Gedeon nazywa ten ołtarz: Pan jest pokojem. Jakie wnioski z tej sytuacji dla nas? Po pierwsze, takie złe, negatywne emocje rodzą się pod wpływem różnych czynników zewnętrznych. Tylko czy te zewnętrzne czynniki mogą sprawić, że ten pokój z naszego serca gdzieś zniknie? Czy powinniśmy dopuścić do tego, że ten pokój zostanie zaburzony? Kolejny wniosek. Jak możemy odzyskać ten pokój, jeśli już ten pokój utracimy? Mówiliśmy o tym, że kiedy Adam i Ewa byli w ogrodzie Eden, to ten pokój czerpali od kogo? Przy spotkaniach z Bogiem. Dokładnie to samo stało się w życiu Gedeona. Kiedy on był pewien, że miał spotkanie z przedstawicielem nieba, odzyskał wewnętrzny pokój. Ale musiał tego być pewien. Bóg jest pokojem. Jeżeli spotykamy Boga na naszej drodze, to warunki, które nas otaczają, nie mają większego znaczenia. Zobaczcie, Gedeon mówi, że Bóg jest pokojem w którym momencie? Wtedy, kiedy już zwyciężył? Wtedy, kiedy już to zadanie wykonał? Nie, nic się nie zmieniło. Ale zmienił się jego wewnętrzny obraz patrzenia na to wszystko, co nas otacza. Kolejny wniosek. Kiedy Gedeon był gotowy do wykonania swojej misji? Wtedy, kiedy odznaczał się taką walecznością, zuchwalstwem bym powiedziała, takim rozgoryczeniem, wydawać by się mogło, że to są cechy, które do walki są przydatne.
Nie, on był gotowy do wykonania tego zadania wtedy, kiedy w jego sercu zapanował pokój. Czy my, żyjący w XXI wieku, w XXIII roku, otoczeni przeróżnymi sprawami tego świata, stoimy na krawędzi III wojny światowej? Za sobą mamy niedawną pandemię, mamy plagę samobójstw i to rozszerzonych samobójstw. Mamy wiele rzeczy, których nam nakazują i zakazują. My temu się wszystkiemu sprzeciwiamy. Czy my możemy zachować pomimo tego wszystkiego ten wewnętrzny pokój? Czy jest to w ogóle możliwe dla człowieka? Co się stanie, jeśli nie będzie mi zależało na tym pokoju? Jeżeli poddam się tym negatywnym emocjom? Właściwie są tylko dwie drogi, które zauważyłam u siebie i u innych ludzi. Jakie? Jedni poddają się, wycofują i mówią, nie chcę mieć z tym światem nic wspólnego, zamykają się gdzieś w swoim kręgu, nawet niechętnie z domu wychodzą, nie chcę z tym światem mieć nic wspólnego. Dochodzi do tego, że są rozgoryczeni, rozczarowani i niezdolni do jakiejkolwiek pracy. Inni wprost przeciwnie mają takiego ducha buntu, który pcha ich do robienia rzeczy, których w normalnych warunkach nigdy by nie zrobili. Co na to Biblia, co na to religia? Wydawać by się mogło, że odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Z wielu rozmów z adwentystami, z ludźmi wierzącymi, zebrałam ich opinie na ten temat. Są bardzo różne. Niektórzy uważają, że to właśnie religia może wprowadzić nas w stan takiej depresji. To religia powoduje, że ja na przykład czuję się gorszy. Pytam dlaczego? Bo czuję się inny od tych wszystkich ludzi. Pytanie tylko, czy to źle, że czuję się inny? Kolejny zarzut. Religia zawsze powodowała prześladowania, a lęk przed tymi prześladowaniami był tak ogromny, że ludzie rezygnowali przed samym wykonaniem wyroku. To mnie wpędza w depresję. Kolejna rzecz. Religia wpędza mnie w poczucie winy. Czy to możliwe? Bo wskazuje mi moje niedociągnięcia. Pokazuje mi, w którym momencie jest ze mną źle. Kolejna rzecz. Ktoś inny mówi, nie mów mi o tym, co nas czeka. Wiem, będą straszne prześladowania. Ja się tego boję. Nie mów mi o tym, to rodzi negatywne emocje we mnie. Kolejny człowiek, który odpowiedział po pewnym moim kazaniu, przyszedł do mnie i mi powiedział tak. Czemu ty naciskasz tak na taki duchowy rozwój? Przecież to nie są adwentowe wyścigi szczurów. Nie wiem, czy zgadzacie się z tymi opiniami, czy nie, ale większość ludzi jednak postrzega na całe szczęście wiarę jako źródło pokoju. Do tej opinii przychylają się również naukowcy czy psycholodzy, że wiara może powodować to, że w moim sercu będą rozwijały się te dobre emocje, to poczucie pokoju i zaufania. Czy rzeczywiście tak jest? Czy pokój, o którym Biblia mówi, jest pokojem od pewnych złych rzeczy? Czy jest pokojem pomimo tych wszystkich złych rzeczy, które się dzieją? Myślę, że to jest dobre pytanie, na które powinniśmy dać odpowiedź. Przykład z historii, który niedawno gdzieś tam przeczytałam o takim człowieku o imieniu Fineasz. Był młodym, zdolnym człowiekiem, udzielał się społecznie, był dobrze sytuowany i wykształcony, miał rodzinę, dzieci. Przykładny człowiek.
ale w pewnym momencie poznał Jezusa Chrystusa i stanął przed dylematem. Czy ja poświęcę to wszystko dla tego, kogo poznałem, a miał naprawdę co poświęcać? Ktoś mógłby powiedzieć: Finaszu, daj sobie spokój, musimy dbać o te nasze wewnętrzne emocje, takie bardzo pozytywne, a przecież tutaj rodzi się strach, lęk, rodzą się różne inne uczucia. Co mnie w tej historii urzekło? Jak możemy się spodziewać, Finasz niedługo stanął przed rzymskim prefektem Egiptu i musiał zdać sprawę ze swojej wiary. W tym opisie czytamy, że w czasie procesu odpowiadał spokojnym głosem, nie było widać żadnego strachu ani cienia niepewności. Jego rodzina w czasie procesu stała za jego plecami, jego żona i jego dzieci głośno płakały, a on mówił odważnie: Zbawicielem moim jest Jezus Chrystus, któremu służę w tych kajdanach. Przemyślałem moją sytuację i jestem gotów cierpieć dla Jezusa. Czy uważasz, że szukanie właśnie takiej satysfakcji w życiu, o której mówiliśmy tutaj na lekcjach szkoły sobotniej, jest najważniejsze? Zresztą Pismo Święte podaje nam wiele takich przykładów. Pierwsi uczniowie, z których tylko jeden zginął śmiercią naturalną. Wszyscy oni zachowali wiarę. Wiarę pomimo. Chciałabym, żebyśmy zapamiętali dzisiaj to jedno słowo. To nie jest pokój od tego wszystkiego, tylko to jest pokój pomimo tego wszystkiego, co się dzieje. Przykład bardziej współczesny. Pewna kobieta, matka czwórki dzieci, dostaje telefon, że jej 16-letni, jedyny zresztą syn, miał wypadek. Proszę udać się do szpitala. Jedzie tam razem ze swoją siostrą i czeka przed salą operacyjną. Wychodzi lekarz i przecząco kręci głową. Niestety nie udało się uratować pani dziecka. Kobieta ta nie krzyczy, nie mówi: Boże, gdzieś był, przecież się modliłam, czemu mnie nie wysłuchałeś? Nie okazuje żalu, tylko w jej załzawionych oczach widać, co przeżywa w środku. To wszystko obserwuje siostra zakonna na korytarzu i podchodzi do niej i mówi: jak pani tak spokojnie może na taką wiadomość reagować? Czy pani nie kochała tego chłopca? Czy miała z nim jakieś problemy? A ona odpowiada słowami z Księgi Joba: Pan dał, Pan wziął, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Tą kobietą była moja matka, dlatego tak dobrze znam i pamiętam tą historię. Jak to się dzieje, że w obliczu tak strasznych rzeczy jedni potrafią zachować ten Boży pokój w sercu? Czy to jest coś, co możemy w jednej chwili wypracować, co dostajemy w jednej chwili, czy zawsze w jednej chwili, bo mogą i takie rzeczy się zdarzać? Czy Boży pokój jest pokojem od złych rzeczy? Czy Boży pokój jest pokojem pomimo tego wszystkiego? Otwórzmy Ewangelię Jana, 14 rozdział i 27 werset. Werset, który tutaj był czytany na samym początku. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Czy pokój, o którym mówi Jezus Chrystus, jest tym samym pokojem, który rozumowany jest w tym znaczeniu światowym? Dlaczego on jest inny? Pierwsza rzecz, został on dany przez kogoś, kto jest moim stworzycielem i moim odkupicielem. Gdybym tą obietnicę dostała od najlepszego człowieka, to ileż on może?
a jest to obietnica, którą dał mój Stworzyciel. Dlatego pokój, o którym mówi Jezus Chrystus, jest innym pokojem. Po drugie, pokój rozumiany w pojęciu tym światowym jest pokojem od tych złych rzeczy. Przypomina mi się tutaj książka choćby Najbogatszy jaskiniowiec. Na pewno niektórzy czytali. Czy ktoś czytał? Najbogatszy jaskiniowiec. Książka wydana w naszym kościele. Gdzie młody człowiek, który nie zna Boga, ma dosyć tego świata, zostawia to wszystko i mieszka przez 1,5 roku w jaskini wysoko w górach, żeby odciąć się od tego wszystkiego. Możemy pomyśleć o mnóstwo klasztorów, które gdzieś tam w górach były zakładane, żeby odciąć się od całego świata, gdzie nie przyjmowali nawet odwiedzin, żeby czasem nie zaburzyć tego wewnętrznego pokoju. Czy rzeczywiście te osoby ten pokój otrzymywały i potrafiły go przez dłuższy czas zachować? Jezus obietnicę pokoju zostawił uczniom i mówi w Ewangelii Jana, że zostawia im pokój. Kiedy ta obietnica została im dana? Niedługo przed wniebowstąpieniem. Jezus doskonale wiedział, że zostawiając tutaj uczniów, nie zostawił ich siedzących w ciepłych kapciach przed kominkiem. Dokładnie wiedział, że będą prześladowani, dokładnie wiedział, jak skończy się ich życie. Był tego świadomy, a jednak mówi: pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, to ja wam daję ten pokój. Dodaje jeszcze: niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Wiedział, jak bardzo będzie im to potrzebne. W jakim momencie życia my dzisiaj jesteśmy? Czy możemy się spodziewać, że będzie tak słodko, tak fajnie, że będziemy rozwijać nasze interesy, że nasze domy będą kwitły, że będziemy mieć wszystkie pragnienia nasze zaspokojone? Nie wiemy, czy nie obudzimy się jutro i będziemy jak Ukraina. Czy jest nam dzisiaj potrzebny Boży pokój, nie ten, który daje świat? Jakie są przyczyny niepokoju dzisiaj? Może być ich mnóstwo. Ja tutaj tylko wojnę przytoczyłam, ale choroby, różne złe zdarzenia losowe, kataklizmy, które nawiedzają świat. Ja wymienię tylko kilka. Pierwsze, poznałam taką osobę, z którą studiuję lekcje biblijne już ze 2 lata może. Przez komórkę. Codziennie o 8 rano, nie codziennie. Ja mam środy i piątki. W inne dni tygodnia mają inne osoby. Ja w środy i piątki. I ta kobieta powiedziała mi pewną rzecz. Ochrzciła się w naszym kościele, tak, ale powiedziała, że nie może sobie poradzić z jedną rzeczą. Kiedykolwiek zostaje sama, przypomina jej się to, co ona przeżyła, kiedy była dzieckiem, a była molestowana przez swojego ojca. I kiedykolwiek zostaje sama, ciągle powracają te złe myśli i te doświadczenia. I chociaż jest dorosłą kobietą, w jej umyśle ciągle to siedzi. Czy Bóg ma jakieś lekarstwo dla takich osób? Otwórzmy księgę Jeremiasza, 33 rozdział i 6 werset. To powracanie do tych złych wydarzeń w psychologii nazwane jest zjawiskiem ruminacji. O tym zjawisku pisze również dr Ples właśnie w kursie, który do was przywiozłam na temat depresji. Zjawisko ruminacji. A w księdze Jeremiasza w 33 rozdziale i 6 wersecie czytamy: oto ja sprawię, że zabliźnią się ich rany i uleczę je.
Uleczę ich i obdarzę ich trwałym pokojem. Nie dosyć, że Bóg obiecuje, że uleczy te rany. Nie dosyć, że mówi, że obdarzę cię pokojem, to dodaje do tego, to będzie pokój trwały. Pamiętaj, to nie musi być przejściowa chwila pokoju, a później znowu doły. To może być trwały pokój. Czy wierzysz dzisiaj w to? Czy wierzysz na tyle Jezusowi, że jest w stanie obdarzyć cię właśnie takim pokojem? Czy przyjmujesz ten pokój od Jezusa Chrystusa? Kolejną rzeczą są choroby, które dziesiątkują dzisiaj ludzi. Niedawno mieliśmy pandemię, ale nawet bez tej pandemii ciągle mnożą się wirusy i bakterie, które wywołują kompletnie nowe choroby, na które lekarze nie znajdują lekarstwa. W 5 rozdziale Ewangelii Marka i w 30 wersecie opisana jest historia kobiety. Kobiety, która przyszła do Jezusa Chrystusa po uzdrowienie. Ta kobieta od 12 lat cierpiała na krwotok. Ktoś może powiedzieć, no choroba fizyczna. Czy tylko? Jak traktowano w czasach Izraela kobiety, które miały krwotok? Nieczyste. Jako nieczyste. Ona była wykluczona ze społeczeństwa. Nie mogła nawet na kolana brać swoich własnych dzieci, nie mogła je przytulać. To nie była tylko choroba fizyczna. Jezus mówi, ktoś dotknął się mojej szaty. A uczniowie zdziwieni, Panie, tłumy napierają zewsząd, a Ty mówisz, że ktoś dotknął się szaty? Czy Jezus nie wiedział tego? Chciał zwrócić uwagę na wiarę tej kobiety i mówi, werset 35, córko, wiara Twoja uzdrowiła Cię. Dodaje coś jeszcze. Idź w pokoju. Zobaczcie, nie dosyć, że uzdrowił ją fizycznie, to jak bardzo potrzebny tej kobiecie był pokój w sercu po tym wszystkim, co przez 12 lat przeżywała. Jezus doskonale o tym wiedział, że nie wystarczy tylko to lekarstwo fizyczne, ale potrzebne jest uleczenie jej duszy. Co ciekawe, Jezus dodaje jeszcze jedną rzecz. Bądź uzdrowiona. Jak to? Przecież dopiero powiedział, że ją uzdrowił, dał jej jeszcze ten pokój, czyli uzdrowił też ją duchowo. Dodaje, bądź uzdrowiona. Cóż to może oznaczać? Tylko jedno. Idź, żyj jak osoba, która została uzdrowiona przez Jezusa Chrystusa. Żyj jak osoba uzdrowiona przez Boga i pamiętaj o tym zawsze, że właśnie taką osobą jesteś. Czy nas Bóg uzdrowił z czegoś? Może to była choroba fizyczna. Może to były złe nawyki. Może to były jakieś nałogi. Czy uzdrowił cię Bóg z czegoś? A przypuszczam, że każdy taką rzecz by znalazł. Jezus mówi do nas dzisiaj, bądź uzdrowiony. Żyj i zachowuj się jak osoba, która zyskała Boży pokój w sercu i Boże uzdrowienie. Kolejna rzecz, która może zagrażać człowiekowi wierzącemu. Czy jestem już na tym etapie, że Jezus może mnie przyjąć do swoich przybytków? Czy mój rozwój duchowy już jest na odpowiednim poziomie? Nie wiem, czy przyznajecie się sami przed sobą do czegoś takiego. W Księdze Izajasza w 44 rozdziale i 22 wersecie Jezus mówi o tym, że moje grzechy mogą być przebaczone zupełnie.
Nie muszę się już obawiać, czy mój rozwój jest duży. Bóg przebaczył moje grzechy, bo zapłacił za nie swoją cenę. Największą cenę, jaką mógł zapłacić. Starłem jak obłok Twoje występki, a Twoje grzechy jak mgłę. Nawróć się do mnie. A w Ewangelii Jana w 16 rozdziale i 33 wersecie czytamy. To wam powiedziałem, abyście we mnie pokój mieli. Co to znaczy? Każdy z nas chciałby ten pokój mieć w sobie, prawda? W swoim sercu. I tak o tym mówimy. Nasz pokój nie zależy od naszego spoglądania w naszą stronę. Nasz pokój zależy od tego, jak patrzymy na Jezusa Chrystusa. Ten pokój nie jest pokojem moim, tylko to jest pokój Boży, który ja mogę przyjąć. Kolejna rzecz, o której chciałam tutaj powiedzieć, a która została wymieniona również w Piśmie Świętym, która może burzyć nasz pokój. Spotkałam w życiu wiele osób, które przewijały się przez nasze zbory. Wiecie, przychodzili pełni entuzjazmu, bo jest coś nowego, bo odkryli nowe prawdy, bo słyszeli coś, czego do tej pory nie słyszeli. Nawet chrzcili się, a po pewnym czasie dalej szukali czegoś nowego, nowych teorii, szukali nowych odkryć, nowych doznań. W Księdze Izajasza w 26 rozdziale i 3 wersecie czytamy. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój mówię, bo tobie zaufał. A apostoł Paweł dodaje, wiem, komu uwierzyłem. Czy należysz do ludzi, którzy szukają bez przerwy ekscytacji, nowych doznań? Czy należysz do ludzi, którzy chcieliby połączyć pewne rzeczy? W moim komputerze, kiedy otwieram Google, wiecie najczęściej jaką reklamę spotykam? Hipnoza. Najskuteczniejszy lek na lęk. Niektórzy mają takie lęki. I chorują na to i tak bardzo chcą się tego pozbyć, że chcieliby tej metody wypróbować. Tylko czy to dobrze? Jest wiele fascynacji religiami wschodu, ich teoriami, które nieraz chcielibyśmy wpleść w te nasze chrześcijańskie korzenie. Tylko czy to dobrze? Wiem, komu uwierzyłem. Jedynym księciem pokoju jest Jezus Chrystus, jak czytamy w Księdze Izajasza w 9 rozdziale i 6 wersecie. Kolejne niebezpieczeństwo, które nam, również nam adwentystom, może zagrażać, to jest odrzucanie Ducha Świętego. Są różne teorie w Kościele i poza Kościołem na temat Ducha Świętego. A przecież pokój jest składnikiem tego owocu Ducha Świętego. Jeżeli odrzucimy Ducha Świętego, nie będziemy mieli pełnego tego owocu Ducha Świętego. Razem z tym pokojem zostały nam dane tylko te dobre emocje. Jakie? Miłość, radość, cierpliwość. To są wszystko rzeczy, które są nierozerwalnie związane z tym. Jeśli przyjmujesz Ducha Świętego, masz i pokój, i odbudowujesz te wszystkie dobre cechy, które powodują, że twoje życie nie musi być smutne, pomimo tych wszystkich rzeczy, które dzieją się wokoło. Może być życiem radosnym. Kolejna przeszkoda, którą zauważyłam u siebie i nie tylko. Brak wdzięczności. Ktoś powie, przecież my dziękujemy. Przed jedzeniem dziękujemy, prawda? Modlimy się. Kiedy wieczorem klękamy, dziękujemy. Tylko czy to jest pełna wdzięczność do Boga? Czy zauważamy takie małe rzeczy jak śniadanie na stole?
Za naszą wschodnią granicą mogą tylko o tym pomarzyć. Czytałam, ile tam kosztuje chleb i w jakich kolejkach nawet mam zdjęcia. Muszą stać po 3 godziny w kolejce, żeby dostać taki bochenek chleba. Czy my okazujemy Bogu wdzięczność i w jaki sposób tą wdzięczność okazujemy? Czy tylko słowem, a może również czynem? W liście do Tesaloniczan, w pierwszym liście, czytamy w 5 rozdziale i 18 wersecie: za wszystko dziękujcie. Czy tylko tu pisze dziękujcie za te dobre, satysfakcjonujące rzeczy? Za wszystko dziękujcie. Również psychologia mówi o tym, że wdzięczność jest bardzo ważną rzeczą. Oto wyniki badań. Ludzie wdzięczni są mniej zestresowani, mają lepsze relacje z innymi, są pogodniejsi, lepiej reagują na niepowodzenia i kiedy wpadają w dołek, szybciej z niego wychodzą i są ludźmi otwartymi na innych. Czy pielęgnujesz ten dar, Boży dar? Jeżeli nie zwrócisz na niego uwagi w swoim życiu, możesz coś stracić. Kolejna rzecz, która może burzyć ten wewnętrzny pokój, jeśli chodzi o religię. Niedawno słuchałam kazania jednego pastora i to nie jest moja historia, tylko historia, którą ten pastor opowiadał, nasz adwentystyczny pastor. Mówił o kobiecie, która jest jego bardzo dobrą przyjaciółką. Kobieta wykształcona, ma tytuł doktorancki. Przyszła do niego i pyta go tak, że ona potrzebuje znaleźć człowieka, który zmarzy grzechy jej ojca, żeby nie musiał cierpieć mąk piekielnych w czyśćcu. Oferowała bardzo wiele pieniędzy za to. Wyobrażam sobie, my możemy się uśmiechnąć w tym momencie, ale wyobrażam sobie, co ta kobieta musi przeżywać w środku. Wyobraźcie sobie, że ona chodzi z myślami, że jej tutaj jest dobrze, ma wszystkiego pod dostatkiem, a jej ojciec jest tam męczony. Co za straszna katastrofa. To, czy będziemy ten pokój mogli zachować w sercu, zależy od naszego postrzegania naszego Ojca Niebieskiego. Jeżeli uważamy, że jest dobry, jeżeli wiemy i wierzymy, że gładzi nasze grzechy, to czegóż jeszcze możemy się obawiać? Możemy mieć i zachować ten Boży pokój w sercu. W liście do Rzymian w 5 rozdziale i 1 wersecie czytamy: usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem. Ktoś może powiedzieć, nie boję się żadnych mąk czyśćcowych, ale boję się ludzi. Może jako dobry przerywnik wam opowiem historię mojej dobrej przyjaciółki, adwentystki, która chodziła na wieczorne wykłady, przez taki park musiała przejść. I wiecie, co ona mi mówi? Lucyna, zobacz, co ja dzisiaj przyniosłam. Otwiera mi reklamówkę, a tam wiecie, co było? Tasak. Bo wiesz, ja przez ten park muszę przejść, więc jak ja mam tutaj przyjść na te wykłady bez tego? Czy boisz się ludzi? Apostoł w liście do Hebrajczyków w 2 rozdziale i 15 wersecie czytamy o ludziach, którzy z lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. W jakiej niewoli? W niewoli strachu. Na koniec mały eksperyment naukowy. Przed laty zrobiono taką pasterską zagrodę, otoczono ją tym elektrycznym pasterzem i włożono do niego jagnię.
Kiedy to jagnię biegało, a wiecie, że mają dobry temperament, takie małe owieczki, coś na ten temat wiem, bo kiedyś moi rodzice mieli owce. Brykało sobie, brykało i tu nagle pach, zostaje porażone prądem. To nie były takie mocne uderzenia prądem, które by zaszkodziły fizycznie temu jagnięciu. Ale to jagnię biegło z jednej strony do drugiej i kiedy tak bez przerwy otrzymywało, porażenia prądem, w końcu stanęło na środku i bało się gdziekolwiek ruszyć. Bało się paść blisko tego ogrodzenia. Stało i nie ruszało się. Jego układ nerwowy był tak podrażniony, że w końcu padło na środku tej zagrody. Nie z fizycznych obrażeń, ale z wyczerpania nerwowego. Wzięto więc drugie jagnię, bliźniacze, wstawiono do tego samego ogrodzenia, ale razem z jego matką. Historia się powtórzyła. To jagnię biegało, otrzymywało te rażenia prądem, ale zaobserwowano jedną ważną rzecz. Po każdym takim wstrząsie to jagnię biegło do matki i otrzymywało wsparcie od niej. To powodowało, że nie bało się paść blisko ogrodzenia i nawet jeśli dostawało te nieprzyjemne wstrząsy, to ono potrafiło paść się, było odżywione, nie było pozbawione energii. Co stanowiło tą różnicę? Wiecie, czasami myślę, że my też jesteśmy jak takie jagnięta w takiej zagrodzie. Bez przerwy tu wojna, tu jakieś kataklizmy, trzęsienie ziemi w Turcji. Nie wiemy, czego jeszcze możemy się spodziewać. Ale w tej zagrodzie nie jesteśmy sami. I to jest dobra wiadomość. W tej zagrodzie mamy kogoś, od kogo możemy otrzymywać wsparcie, jeśli tylko będziemy trzymali się razem z Nim. Zakończmy to rozważanie cytatem z listu do Filipian z 4 rozdziału i tam 6 wersetu. Ale nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Módlmy się. Dziękujemy Ci, kochany Boże, że choć przyszło żyć nam w trudnych czasach, to nie zostaliśmy postawieni tutaj sami. To zawsze możemy od Ciebie uzyskać wsparcie. To zawsze możemy do Ciebie przyjść, a Ty nie odtrącisz nikogo, kto przychodzi. Dziękujemy, Ojcze, i prosimy, daj, żeby nasz pokój wewnętrzny był pokojem w Tobie. Żeby nasz pokój wewnętrzny nie był zależny od warunków, które nas otaczają, ale abyśmy zawsze mogli czerpać go ze Słowa Bożego i od Ciebie. W imieniu Jezus błagam, błogosław każdą osobę, która tutaj dzisiaj jest. Spraw, Panie, abyśmy byli bliżej Ciebie. Błogosław cały ten zbór. W imieniu Jezus. Amen.